Mariensztacie, na Pradze i nawet na Wiśle trwają prace badawcze związane z budową metra. Trzeba przestudiować budowę geologiczną terenu i określić dokładnie konsystencję gruntu na każdym odcinku trasy. Patrzcie, dzieci, tak rodzi się warszawskie metro. Na jednym z punktów metrobudowy inżynier Schonert i kierownik Brus studiują właśnie plany robót. Wobec istnienia podziemnej rzeki będzie tu zastosowana radziecka metoda zamrażania gruntu. Jesteśmy na odprawie Brygady Górników Śląskich, specjalistów budowy podziemnych szybów i tuneli. Praca przy głębieniu jest trudna i odpowiedzialna. Groźnym wrogiem budowniczych jest napływająca bez przerwy woda. Górnik Józef Hosz przyjechał ze śląskiej kopalni Michał. Pod jego kierownictwem robotnicy warszawscy zdobywają nowe kwalifikacje. Kiedy szyb osiągnie odpowiednią głębokość, wówczas przyjdą do głosu nowoczesne maszyny do drążenia tunelu. Na specjalnych pomostach pracują cieśle, zbrojarze, betoniarze. Coraz głębiej sięgają oszalowania, przez które wlewa się beton. Tymczasem w szybie pompy działają bez przerwy. Brygadier Zych utrzymuje z betoniarzami łączność telefoniczną. Ziemia jest lepka i grząska. W ciągu 24 godzin pracy szyb pogłębia się zaledwie o kilkadziesiąt centymetrów. W głębokości kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią ulic warszawskich rodzi się nowa, potężna inwestycja planu sześcioletniego. Wspaniały wysiłek budowniczych metra sprawi, że za 4 lata pierwsze podziemne pociągi pomkną z Szoliborza do Śródmieścia i na Pragę.